Mateusz Morda. A w ringu zaprezentuje nam się pani Ewa Jurkowska, sędzia klasy związkowej, warszawsko-mazowiecki okręgowy Związek Poprzedni. Później po tej walce. No po walce. I kolejny pojedynek przed nami, kategoria wagowa do 52 kg, narożnik czerwony, Paweł Polski, klub Róża Carlino, urodzony w 1995 roku, toczy dzisiaj swój 26 pojedynek. Jego rywalem jest Łukasz Niemczyk, reprezentujący barwy klubu Star 1926 Starachowice, Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski. Mateusz Mordak urodzony jest również w 1995 roku, a dzisiaj toczy swój 8 pojedynek. No, analizując, powiedzmy, 48 tę kartkę. Nie, nie, nie. Ja chyba oddałem, tak ci oddaję jeszcze. Analizując tutaj ilość toczonych walk, no faworytem chyba będzie tego pojedynku Paweł Polski. W walce ćwierćfinałowej bardzo ładnie zaprezentował nam się ten zawodnik. Na tą grupę wiekową 20 kilka pojedynków to już jest naprawdę pokaźny bilans. Paweł Polski jest troszeczkę niższym zawodnikiem od swojego przeciwnika. No, preferuje nam tu taki styl półdystansowca, fajtera, ciosami sierpowymi. Stara się zaskoczyć swojego rywala i po pierwszej rundzie prowadzi 5-2. Na rynku czerwony Paweł Polski, klub Róża Carlino, urodzony w 1995 roku. Toczy dzisiaj swój 26 pojedynek. Jego rywal z narożnika niebieskiego, tak, widziałem. Mateusz Modrak, urodzony również w 1995 roku, klub bardzo dobrze. Star 1926 Starachowice. Nie, no teraz mogę rozmawiać. Dzisiaj to jeszcze raz i pojedynek. Ja tam się odezwę, jak skończę. A ja jeszcze proszę o chwilę uwagi. Biurze zawodów już są do odebrania zestawy walk na jutrzejsze finały kobiet. W miarę wolnego czasu. Bardzo proszę. Drugie starcie rozpoczęte. No, Paweł Polski troszeczkę tu lepiej rozwiązuje walkę taktycznie. Mordak po prostu, no, nie umie wykorzystać przewagi wzrostowej.
Tak jak wspominałem w starciu pierwszym, doświadczenie ringowe Pawła Polskiego jest tutaj o wiele większe i no można powiedzieć, że oszukuje swojego przeciwnika balansami, również takimi, powiedzmy, oczywiście prawidłowymi nurkami, chociaż teraz bardzo pięknie trafił mordak prawym prostym swojego rywala. No troszeczkę za niska głowa. Pani Ewa Piórkowska, tutaj sędzia z Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego, bardzo ładnie nam się prezentuje w tym pojedynku. Nie przerywa po prostu zbyt często pojedynku, chociaż tam by można było, ale jeżeli jest to, tak jak mówiłem, niekonieczne. No, piękny prawy prosty w wykonaniu mordaka. No Karol, przepraszam, Paweł Polski troszeczkę aż tutaj nam się zbytnio rozbujał w tych atakach, nie bacząc na obronę, i kilkakrotnie Mateusz Mordak go skontrował. 8-4 dla Pawła Polskiego. A w drugiej fazie półfinałowej wagi 52 kg spotkają się na rożu czerwony Karol Koska, na rożu niebieski Piotr Rogalski. Obsada sędziowska Sławomir Lisowski. Stanowisko punktowe numer 1 Sławomir Kozłowski, 2 Sebastian Śledziński, 3 Łukasz Cieślak, 4 Ariel Środa, 5 Barbara Sańko. Walkę numer 4 w ringu na czasie będą sędziować pani Ewa Piórkowska i Andrzej Rajkowski. Ring wolny, runda trzecia. I trzecia runda rozpoczęta. Piękny lewy sierp. 9 punkt dla Pawła Polskiego. Tutaj reprezentant Staru naprawdę stawia wszystko na jedną kartę i stara się zaskoczyć rywala jakimś silnym ciosem i zakończyć walkę przed czasem, z racji tej, że na zwycięstwo punktowe no raczej bardzo mała szansa. 11-5 dla reprezentanta Róży Carlino. No ale piękny prawy prosty w wykonaniu Mordaka dochodzi celu i jest to jego 6 trafienie w tym pojedynku. Zbyt chaotycznie Paweł Polski troszkę atakuje w tym trzecim starciu. A poprawił swoją postawę w ringu Mateusz Mordak. 14-8 jednak przegrywa swój pojedynek. To jeszcze straty z pierwszych dwóch rund. I koniec pojedynku. 13-8 zwycięstwo Pawła Polskiego. Klub Róża Carlino. Adasiu, jaki wynik był? 13-8? Tak. A w tym pojedynku, w Berlinie,
punktowym w stosunku 13-8 zwyciężył Paweł Polski, Róża Karnizon. Paweł Polski, Zachodniopomorski, Okręg Lodowy, Stawózek Bokserski. Chwilę przed